Liturgia Wielkiego Piątku to przede wszystkim adoracja Chrystusa ukrzyżowanego. Święty Paweł mówił o tym, że chce znać tylko Chrystusa ukrzyżowanego. On jest mocą i mądrością Bożą. Chrystus ukrzyżowany, dlatego dzisiaj też będziemy próbować wpatrywać się w Niego. Będzie też czas na rozważanie męki Pana Jezusa. Kolejny raz już w tym ostatnim czasie będziemy słuchać opisu pasji Chrystusa. Dzisiaj z Ewangelii Świętego Jana. W niedzielę palmową słuchaliśmy w Ewangelii Świętego Mateusza, a dzisiaj z Ewangelii Świętego Jana. Jak wiemy, też w dniu dzisiejszym, jedyny dzień w całym roku, nie będzie mszy świętej. To jest dzień, w którym Chrystus umiera na krzyżu i zgodnie z całą tradycją Kościoła nie sprawujemy liturgii mszy świętej w tym dniu. Natomiast będzie Komunia Święta. I na koniec dzisiaj jeszcze będzie procesja do Bożego Grobu. Pan Jezus złożony do grobu. To jest ostatnia stacja drogi krzyżowej Pana Jezusa. I żeby nas dzisiaj jeszcze wprowadzić, żebyśmy siebie jakoś sami próbowali wprowadzić, wejść w klimat dnia dzisiejszego, w ten wieczór, w którym celebrujemy właśnie te wydarzenia męki Pana Jezusa, Jego śmierci na krzyżu, to pomyślałem, żeby jeszcze wrócić do Wieczernika i chciałbym jeszcze z Wami razem chwilę teraz posłuchać tego, co Jezus mówi w Wieczerniku w czasie swojej mowy pożegnalnej i modlitwy arcykapłańskiej. Dlatego, że Pan Jezus właśnie w Wieczerniku, kiedy ustanowił Najświętszy Sakrament, tak jak to wczoraj jeśmy przeżywali, on właściwie wyjaśnia uczniom, co będzie się działo w Wielki Piątek. Przez tą długą mowę pożegnalną Pan Jezus chce im zwrócić uwagę na to, jak oni powinni to przeżyć. Pokazuje im, co właściwie będzie się działo i co będzie najważniejsze. Myślę, że to jest najlepszy komentarz Pana Jezusa, samego Pana Jezusa, do tego, jak my dzisiaj powinniśmy przeżyć też tę liturgię wielkopiątkową. Więc co Pan Jezus mówi do uczniów? Mówi przede wszystkim, że ten Wielki Piątek dla Niego od rana, rano Go przyprowadzili do Piłata, będziemy to słuchać dzisiaj w pasji. Od rana, aż później, po te wszystkie wydarzenia i krzyżowanie później. Mówi, że to jest dla niego czas odejścia. Jezus mówi, ja idę do Ojca. I to ciągle powtarza, jak weźmiemy, właśnie przeczytamy całą tę mowę pożegnalną Pana Jezusa, to są wiersze, to są rozdziały 14, 15, 16 Ewangelii Świętego Jana. To tam możemy zauważyć, jak refren powtarzające się słowa. Jezus ciągle mówi, ja idę do Ojca. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Tak jak chciał uspokoić uczniów. I mówi, owszem, no będę cierpiał i to będzie bolało. Będę wisiał na krzyżu. Ale to właśnie, to jest drugorzędne. Pierwszorzędne to jest to, że ja idę do Ojca. To jest najważniejsze. I Jezus to ciągle powtarza. Żeby nie skupiali uwagi nawet na krzyżu, na cierpieniu, na krwi, która będzie się lała. Tylko żeby zwracali uwagę na to, że
że to jest przejście, że Jezus właściwie wyszedł od Ojca i wraca do Ojca. I taki jest plan Boga. To wszystko jest przewidziane. I dlatego ten dzień Wielkiego Piątku to jest Jego przejście do Ojca, właściwie powrót do Ojca. Skąd wyszedł, teraz wraca. I w związku z tym myślę, że tak powinniśmy też popatrzeć na ten dzisiejszy wieczór i tak przeżywać liturgię razem z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, że On pokazuje nam drogę. Idziemy też do domu Ojca. O tym też mówi właśnie Jezus w tej mowie pożegnalnej. Słuchaliśmy podczas Agapy tych słów też, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, żeby się nie trwożyć. Nie bać. Tam jest miejsce dla każdego z nas. Więc ten Wielki Piątek to jest pokazanie nam wszystkim. Też musimy odejść z tej ziemi. Tutaj nie ma co się przywiązywać. To nie ma sensu. Idziemy do domu Ojca. Idziemy do Ojca. Tak jak poprzedzali nas wszyscy inni wierzący Chrystusa, już tam są. A teraz my idziemy. I tak jak Jezus. Więc ten Wielki Piątek to jest pójście do domu Ojca, dla Jezusa przede wszystkim. No i dla nas też w perspektywie właśnie tego też ostatecznego przejścia. I to Jezus zapewnia, o tym mówi, zapewnia swoich uczniów, żeby na to zwrócili uwagę przede wszystkim. I to, co też chcę pokazać uczniom, to, że w tych wydarzeniach, właśnie kiedy Jezus będzie cierpiał i umierał na krzyżu, to wtedy najbardziej, najpełniej objawi się Ojciec i Duch. No i Syn. Jezus jako Syn Boży. Czyli co Trójca Przenajświętsza. Dzisiaj Wielki Piątek, w czasie tej liturgii, możemy tego doświadczyć. Owszem, wierzymy w jednego Boga, ale który nam się objawił jako Ojciec, Syn i Duch. Nierozdzielna Trójca. Tak nierozdzielna, że tworzą jednego Boga, że są jednym Bogiem. Jezus w Wieczerniku, właśnie w tych rozdziałach 14, 15, 16, które są spisane do Ewangelii Świętego Jana, ciągle mówi o Ojcu. To właśnie to, że idzie do Ojca, to jest jedno. Ale potem mówi też takie słowa, na przykład do Filipa. Filipie, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Słuchajcie, spróbujmy dzisiaj, kiedy będziemy patrzeć na ukrzyżowanego, zobaczyć też Ojca. To jest wielka tajemnica też naszej wiary, bo niektórzy mówią, że jak Ojciec mógł dopuścić cierpienie swojego Syna, taki okrutny Ojciec, jak to jest, że dopuścił do czegoś takiego, że chyba nie kocha Syna. Ale właśnie Jezus chce pokazać, że w Jego tym cierpiącym obliczu jest również oblicze Ojca i oblicze Ducha. Ducha nigdy nie widział, ale może będzie go zobaczyć także na krzyżu. Tak jak mówi dogmat, jestem teologiem dogmatykiem, więc tak jak mówi dogmat, że ojciec cały jest w Synu i Duch cały jest w Synu i tak dalej, każda z osób boskich. Więc kiedy Chrystus umiera na krzyżu, w Jego obliczu cierpiący, możemy zobaczyć tak samo oblicze Ojca, i tak samo możemy zobaczyć oblicze Ducha, który tchnie, kiedy chce. I Jezus też w tym wieczerniku zwraca na to uwagę. Słuchajcie, mówi do uczniów, objawi się Trójca Święta. Wielki Piątek objawi się Trójca Święta. Objawi się Ojciec, będziemy mogli zobaczyć Jego twarz. Kochający Ojciec. Tak Bóg umiłował świat. O tym wcześniej mówił Jezus do Nikodema.
To się właśnie teraz dzieje w Wielki Piątek. Już nie w słowach tylko, tylko się dzieje naprawdę. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bo nas kocha, bo z miłości to się wszystko dzieje. I przez miłość, tak jak wczoraj mówiłem, że tylko miłość może zbawić. Tylko miłość może przemienić człowieka i zbawić też. I to się objawia, miłość Boga Trójjedynego. A więc Ojciec się objawia, Jego oblicze. Jezus o tym mówi też w takich słowach. Jak mnie umiłował Ojciec, a ja trwam w Jego miłości. Porównał siebie do krzewu winnego i mówił, że my mamy trwać w tym krzewie, ale właśnie mówi Jezus, że On przede wszystkim trwa w miłości Ojca. Bo Ojciec go umiłował. Potem Jezus mówi, ja nie jestem sam. Bo Ojciec jest ze mną. Ma w pełni świadomość, że na krzyżu cały czas, kiedy umiera Jezus na krzyżu, jest przy nim Ojciec. Ja w tym roku napisałem ten list rektora na wielki, będzie czytany chyba w parafiach. Tam zwróciłem uwagę na psalm 16, który Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy odnosi do Jezusa. I tam są słowa, miałem Pana zawsze przed oczami. Miałem Pana zawsze przed oczami. To właśnie mówi Jezus na krzyżu. To, że Jezus się modli, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest inny psalm, który zresztą kończy się inaczej i jest właściwie wyrazem zaufania Panu Bogu. Ale Jezus wie, jest przekonany, ma w pełni świadomość, że ja nie jestem sam, o tym właśnie mówił wcześniej do uczniów w Wieczerniku. Ja nie jestem sam, nie będę sam umierał. Bo Ojciec jest ze mną. Znowu to objawienie Ojca jest tak ważne. I objawia też Ducha. Objawia Ducha. Właśnie wtedy najwięcej mówi o Duchu. Duchu Święty, nazywa go Parakletem. I mówi Jezus. Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela, czyli Parakleta, dawa Ducha Prawdy, którego Ojciec pośle w moim imieniu. W różny sposób Jezus mówi o Duchu Świętym. I później, kiedy umiera, zwróćmy uwagę na to, co piszą ewangeliści, że wyzionął Ducha. To można przetłumaczyć, tchnął Ducha. Pierwsze wylanie Ducha jest na krzyżu. Jest na krzyżu, kiedy Jezus umiera. To tchnienie Ducha, ono wtedy zaczyna działać, Duch Święty zaczyna działać. Popatrzcie, że pod wpływem tego tchnienia Ducha z krzyża, kiedy Jezus wziął Ducha, tchnął, to dzieją się przedziwne rzeczy. Setnik prorokuje, ten prawdziwie był Synem Bożym. Pod wpływem Ducha prorokuje. Maryja, czy umiłowany uczeń pod krzyżem, nie rozpaczają. Otrzymują jakąś nadzieję, jakieś pocieszenie w tym wszystkim, co się dzieje, patrząc na śmierć Pana. Duch zaczyna działać. Jezus tym Duchu wcześniej mówi do swoich uczniów. Pamiętajcie, że Duch będzie działał, że jest Duch, jest Paraklet, inny Paraklet, którego ja wam poślę, który zacznie działać i będzie dalej dokonywał dzieła zbawienia. Więc objawienie Ducha to jest drugie, na co musimy zwrócić uwagę także dzisiaj. I podczas adoracji krzyża, czyli podczas naszych modlitw, też Duch Święty będzie działał. Bo Jezus go nam daje. Właściwie tu, tak jak dał z krzyża. Wtedy tam stojący, czy w ogóle tchnął do całego Kościoła. No i wreszcie Jezus objawia siebie jako Syn Boży. No i
to, co powiedział setnik, prawdziwie ten był Synem Bożym, jest potwierdzeniem tego objawienia, że Jezus z Nazaretu to jest Syn Boży, jednorodzony, odwieczny Syn Ojca. I Jezus też to mówi do swoich uczniów i przede wszystkim objawia siebie, czy chce objawić siebie na krzyżu jako zwycięzca. I w czasie mowy pożegnalnej padają te bardzo ważne słowa: Jam zwyciężył świat. Jam zwyciężył świat. To mówi Jezus w Jeżdżerniku jeszcze przed męką, ale właśnie chcę pokazać, że teraz to wszystko, co będzie się działo za chwilę, to będzie Jego zwycięstwo. To nie będzie Jego klęska. To nie będzie przegrana. To jest właśnie, będzie pokazanie mocy Bożej. Zwycięstwo miłości nad złem. Dlatego będziemy adorować dzisiaj. Wprawdzie te teksty liturgiczne mówią o adoracji krzyża. Tak to się nawet nazywa. Ale proszę pamiętać i właśnie jako dogmatyk muszę powiedzieć też, że my nie adorujemy krzyża. Belki, drzewa, narzędzia kaźni. My adorujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Bo bez Chrystusa ukrzyżowanego to drzewo, ten krzyż nie miałby żadnego znaczenia. Adorujemy, oddajemy chwałę Chrystusowi ukrzyżowanemu. I jeszcze pouczenia dla uczniów. Pan Jezus, przygotowując uczniów na to, co się będzie działo na Golgocie, przede wszystkim wzywa ich do wiary. Do tego, żeby się nie bali. To właśnie te słowa, które wczoraj na Agapie czytaliśmy. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I mówi też o tym, żeby się nie załamywali w wierze. A zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdą prześladowania, kiedy trzeba będzie zaświadczyć o Chrystusie, żeby wtedy się nie załamali. O to myślę, dzisiaj też powinniśmy się modlić, żeby ta wiara nasza była mocna. Jeszcze bardziej mocna, mocniejsza. I dalej Jezus zachęca do modlitwy, ale do modlitwy w imię Jezusa. I mówi: o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ja to uczynię. To też jest ważne, żebyśmy uczyli się takiej modlitwy Jezusowej. Jezus obiecuje właśnie wysłuchanie takich modlitw chrześcijańskich. I na koniec też wzywa do wytrwania w miłości. To jeszcze raz wracając do tego obrazu krzewu winnego, kiedy Jezus mówi, że trwa w miłości Ojca i mówi: wy natomiast trwajcie w miłości mojej. Trwajcie w miłości mojej. Spróbujmy więc przeżyć tę liturgię jak najlepiej. Jezus jeszcze modli się, bo kończy tę mowę pożegnalną modlitwą wprost do Ojca. I jak wiemy, może pamiętamy, w tej modlitwie prosi o jedność. Ojcze, spraw, aby byli jedno, jak Ty we mnie, a ja w Tobie, aby oni wszyscy byli jedno w nas. To jest też bardzo ważne dzisiaj. My tu się gromadzimy z różnych miejsc, żebyśmy byli jedno, ale też jedno w naszych domach, jedno w naszych wspólnotach. To z krzyża płynie ta moc. Od Chrystusa ukrzyżowanego. Od Ducha Świętego, którego On tchnie. Od Ojca, który właśnie gromadzi nas w jedną rodzinę jako dzieci Boże.